Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Wolf. To i zaczynam kolejny odcinek serii Let's Play Sadox, Switchy Zone. Słuchajcie, ja pamiętam, że w ostatnim odcinku trochę się motałem, bo nie za bardzo pamiętałem. Pewnie się pytacie, dlaczego montuję shotguna. Dlatego, że jeżeli moja pamięć mnie nie myli, tutaj będzie więcej niż 3 osoby, za wam pokażę. To jest tam, wyglądają na 3. To jeżeli się nie mylę, to powinny być jeszcze i 2 ukryte. Co oczywiście gra wam tego chyba nie pokaże. I tak więc w czasie, kiedy ja zaczekam, kiedy będą trochę kulek. Oczywiście powiem wam wprost, panowie, że będziemy mieć małą pomoc. Ale muszę poczekać na ten. Oczywiście chyba wiecie, o kogo mi chodzi, bo jak widzicie, mojej cipki w tym momencie nie ma. Ale sami się teraz dowiecie w trakcie gry. Ok, jeszcze dwie kuleczki. Oczywiście powiem wam od razu, że ja zwolnię tempo, jak będziemy z nimi walczyć, bo nie są prości. Bardziej, że mój level jest mniejszy. Ok. I do roboty. Jak ja powiedziałem, jak widzicie, jest skurwysynów więcej i moja cipka jest już tu. Oczywiście, jak widzicie, nie ma na liście, pewnie się ktoś dziwi. Zauważyliście, że nie ma jej na naszej liście? O, dopiero teraz nam to zaktualizowało. Dlatego, że jak jesteśmy od nich daleko, po prostu mapa nam po prostu tego nie pokazuje. Oczywiście mu przypierdolę. I zastanawiacie się, dlaczego tamten żyje? Przecież ja go zaatakowałem. On powinien umrzeć. O co chodzi, panowie? Tutaj chyba już mogę przyspieszyć bez problemów. A nie, jeszcze jedną kuleczkę. No i poszło easy. Ok, oczywiście zbieramy z trupów. Zobaczmy, czy coś mam ciekawego. Oczywiście nie. I teraz się dowiedźmy, o co tu kurde się dzieje. Panie! Co tu kurwa ma być? A, chyba że musimy oczyścić wszystko. Czasami jest taki bug, panowie, że nie będziecie mogli porozmawiać, dopóki wszystkiego nie wyczyścicie. Widzicie, facet powinien w tym momencie z nami rozmawiać po walce. I nie rozumiem, dlaczego nie walczy, ale nie, to nie jest żaden problem. O, właśnie o tobie zapomniałem, skurwielu. A, mam jeszcze jedną kulkę, dobra. Jeżeli nie wyczyścicie wszystkich, po prostu zadanie wam nie pozwoli na działanie. Ja o nim absolutnie zapomniałem, o tym snajperze. Dobrze, kurde, miałem trochę HP. I to po prostu ułatwi mi lekko grę. Cipko, kochanie. Dobrze, trzeba w perfekcyjnym momencie mi uratować dupę. Ale byś mógł pokazać cycę. Okej, okay, i się pytacie, gdzie do cholery... O, jest. Jak widzicie, tam sobie poczytajcie, na spokojnie. Okej, okay. Jak widzieliście, zostało nam zaktualizowane zadanie, się okazuje, że pedał, który mieliśmy za zadanie, się okazuje być z wielkim zdrajcą, co po prostu wolał rzucić zajebistą kobietę, jak widzieliście, że po prostu na własne potrzeby. Okej, okay. Przejdźmy w międzyczasie do zadań, co nam zostało zaktualizowane. Okej, okay. Trukując słowem, musimy wrócić do miasta. Nie będę z nimi rozmawiał. Oczywiście nie skręcę, bo nie ma potrzeby. Sorry, panowie, jeżeli są jakieś dziwne dźwięki z Discorda. Musiałem zainstalować, byłem potrzebny do gierki i mi po prostu truje mi dupem. Ja nie chcę teraz włączać go, bo... Jeszcze was, kurwa, tu brakuje. Wypierdalać. Mi się nie chce bawić się z wami. Oczywiście się poleczymy. Aha. Okej. Okay. Włazłem w błędne miejsce do Kaprauną. Miałem skręcić, nie skręciłem. Oczywiście naprawimy teraz nasz błąd. Ojej.
No to idziemy tam na spokojnie. Okej, okay, tutaj mieliśmy skręcić w prawo. W prawo. Po prostu pojebało mi się, sorry panowie. No właśnie, City Hall. Oczywiście my... Oczywiście oni nam nic nie zrobią z powodu, że my mamy wysoką reputację, więc oni wiedzą, że ten... Żebyście mieli niski, oni by z nami walczyli. Okej, okay, oczywiście zapiszę przed wejściem, żeby, bo wolę mieć tutaj zawsze się cofnąć, żeby coś się stało. No i idziemy do środka. Okej, okay, jeżeli się nie mylę, musimy wrócić rano, czyli dokładnie po południu, żeby być precyzyjny. Bo teraz teoretycznie mieszkanie gubernatora powinno być zamknięte, jeżeli ma pamięć mnie nie myli. A mi się też nie chce mi się, kurwa ten Discord. Nie chce mi się po prostu z nimi się bić. Tym bardziej, że ja mam Loa. Okej, okay. Nie wiem czy możemy przejść tędy. Oczywiście warto spróbować. O, mogliśmy. I wchodzimy od razu do tawerny, się prześpimy do jutra. Jak widzicie, tutaj nam nic nie zrobią. Ten pewnie to nie jest oficer. Tak, chciałbym się przespać do rana, dziękuję. O, dzień dobry, Mary. Moja kochana cipka. Okej, oczywiście znowu zapiszemy, żeby po prostu nam nie złapali. I idziemy dalej. Tylko, że ja się przespałem za krótko. No dobra. Postaramy się robić troszeczkę sprytnie. Zablokujemy się, żeby oni nas nie zauważyli, że biegniemy. Czasami nie wiem, czy chodząc na shifcie, oni nie zwracają na nas uwagę. Okej, oczywiście ja tutaj poczekam przed drzwiami. Oczywiście ustawiam zadanie, żebyśmy poczekali. 7 godzin powinno... Nie, nawet 6 godzin powinno wystarczyć bez problemów. Powinno być 13:40. No, perfekt. Oczywiście wchodzimy do hallu. No i musimy porozmawiać z tą babką. Sorry, chciałem posłuchać, ale on jest decycki, kurwa. Okej, okay, jak widzicie tutaj możemy... Oczywiście... Ten... Oczywiście mówimy jej prawdę. Oczywiście oddaliśmy jej 50 tysięcy, co nam dała. Pewnie by nas oszukała. No i jak widzieliście, polepszyła się nasza reputacja z Hiszpanią. No i dostaliśmy tą ostatnią część, która była nam potrzebna. Już nie mamy na głowie 12 czy 10 tysięcy. No i zdobyliśmy Golden Shellik. Chyba święty, nazwijmy to jako Święty Graal. Okej, okay. Oczywiście my teraz z tym musimy wrócić do tego. Oczywiście chyba nam zapisało się nawet w zadaniu, że już to mamy. Tak, mamy zapisane. Musimy teraz wrócić do Kuby, żeby zrobić, więc od razu jeszcze raz zapiszę. Sorry, bo ja po prostu nie chcę dać się złapać. Więc chcę to zrobić po prostu w jeden strzał. Okej, okay, ale teraz mnie po prostu nie interesuje, więc po prostu jedynie co muszę zrobić to uciekać. Oczywiście postaram się, żeby moja cipka mi nie zginęła. Idziemy od bokiem zobaczyć. Ciekawe czy nas zauważą. Ha, patrzcie, byłem tak z tyłu, że niewidoczny, a i tak nie mogę przejść. LOL. No dobra. Tak czy siak, teraz jak mamy ten... Teoretycznie moglibyśmy już wrócić do Santiago, ale... Jest ale panowie. Jeżeli moja pamięć mnie teraz nie myli, ja teraz nie pamiętam dobrze, co tak było. Jest jeszcze trzecia część, którą musimy odebrać. Aż ja wypiję w tym momencie kawę za wasze zdrowie. Potrzebowałem się napić, kurde. Dlaczego, kurde, nie mogę stąd wyjść? I po prostu... Czekajcie, może coś tu jest nie tak? No, tu powinien być fort, no właśnie. Odmienili tylko jako wrogów? Lol. Okej, okay, teraz dopiero mi pozwoliło na wyjście. Wracamy do okrętu. No i musimy popłynąć, jeżeli się nie mylę, na Antigua do Kolonela Foxa. Pewnie pytacie się dlaczego.
Jeżeli się nie mylę, kolon było napisane w piśmie, którym myśmy, jak powiedział nam tamten z tym, że w Willemstead, że powinna być tutaj, ale że jeszcze trzecia część, którą jest, została zabrana przez kolonela Foxa. A z kolonelem Foxem, jak pamiętacie, mieliśmy trochę jeszcze rzeczy do roboty. Więc oczywiście my tam po sobie od razu popłyniemy. Na Antigua to jest, to nie jest aż tak daleko, są tylko kilka dni. Tak, to był w Antigua, pamiętam. No i sami wszystko się dowiecie. To się jest, przepraszam panowie, ja muszę się napić. Okej, dostała nam 3 dni. Zastanawiam się, kurde, czy dam radę. Jak albo inaczej będę z... 2 dni. Cholera, to będzie ryzyko. Jeden dzień. Mamy speed... Nie! Udało... Okej, jesteśmy już w mieście. Udało się. Jak widzieliście, kurde. Jeszcze sztorm mieliśmy prawie blisko tutaj. Ale okej. Jak pamiętacie, ja sprzedałem to wszystkie jedzenie, bo kurde nie miałem miejsca. Więc to będę musiał teraz je odkupić. No ale jak to się mówi, czasami trzeba. Czekajcie, ja muszę włączyć sobie więcej światła. No właśnie. 24 dni, perfekt. Od razu pójdziemy, jeszcze powiem wam na... Jak to się nazywa? Tutaj do sklepu. Ja chcę sobie kupić trochę jeszcze amunicji, bo... Wiem, że mam jej kupę, ale ja troszeczkę potrzebuję troszeczkę więcej. Będzie mi potrzebna później. Okej. Więc tak, teraz, tak jak powiedzieliśmy, musimy iść do kolonela Foxa. Kolonel Fox, jak pamiętacie, jest w Mansion, ale chyba wy nawet pamiętacie, gdzie to jest, bo już mieliśmy z nim spotkanie raz, jak mieliśmy zadanie. O, właśnie, o to wam mówiłem. Widzicie, że jest zadanie podpisane z tym, co mieliśmy? Okej, zostało nam podpisane nowe z aktualizowaniem. No i musimy teraz jechać do Dominikana. Oczywiście, jak pamiętam, będzie tam masę rzeczy do zbierania. Więc oczyszczę troszeczkę najpierw... Jak się nazywa? Oczyszczę trochę mój ekwipunek, ale pamiętam o tym, że tam też nas czeka malutka niespodzianka. Ale na razie my sobie tam popłyniemy. Pokażę wam, gdzie jest ukryty ten skarb. Ja teoretycznie nawet pamiętam, gdzie to jest. Jednokręt. Co my tutaj, kurde, mamy? Tartana, no chyba jaja mi, kurde, robisz. Co ja według ciebie będę atakował tartanę? Ja pierdolę, no. Ja nie mam ochoty walczyć z tartaną, kurde. Klasa trzecia na klasę szóstą. To ich piratów porąbało. Co to być, jajko niespodzianka? Jeszcze, kurde, w sztormie. Okej. Nie będę się nawet z tym bawił, bo to dla mnie, panowie, bez sensu, no. Powiem wam to od razu. Aha, jeszcze patrol hiszpański. W nocy jeszcze jesteśmy atakowani. Baczmy, klasa trzecia, klasa piąta, klasa trzecia Polakrę i mamy galeon. Pytanie, czy mam ich zniszczyć, czy po prostu się nie bawić? A jeszcze jeden okręt tu jest. Galeon. A po co, kurwa, mam się z nimi bić? Wiem, że nie byście chcieli zobaczyć, jak ja rozpieprzam całą to, te cztery. Oczywiście mógłbym to zrobić. Ale panowie, zrozumcie, ja mam mało amunicji, czyli w sensie załogi. Nie wiem, ile wytrzyma z galeonem, więc wolę nie ryzykować chwilowo. Bo to literalnie bez sensu. Zobaczmy, kurde, no. Jak to wygląda z prędkością?
Kurde, Lugier szybszy ode mnie. I Polakr też. Szlak! Muszę zatopić kilka okrętów, jeżeli chcę mieć jakiekolwiek szanse. Okej. Pierwszy za chwilę pójdzie w piach. Tamci są daleko, więc mogę nawet spróbować użyć momentu. Widzicie, Lugier nie wiem czym mi strzela i nawet, powiem wprost, nie mam ochoty widzieć. What? Co za skurwysyn? Gdzie się on zrobił? Podłożył mi bombę pod nogami. Aha, a ja zapomniałem zmienić tą z ostatniego momentu broń. Muszę pamiętać o tym, że ja muszę zmienić, bo będzie problem dla mnie. Dobry żołnierz, czekał na śmierć. Lol. No i dobra, kabina. A, dobijecie ręcznie. Cześć. Nic nie miał. Ale cham, kurde, że podłożył mi minę pod nogami. W momencie przed abordażem, ale sprytnie. Na przykład, gdyby podłożył 4, to mógłbym mieć naprawdę niezły problem. Okej, okay, o, mamy mapę. Tortugi się przyda i jeszcze gunpowdery. Okej. Okay. Oczywiście zabieramy wszystko i oczywiście topimy ten okręt. Nie. Od razu wprost, że wykręcę stąd. Chodzi mi o to, że ja nie chcę dostać wyższych obrażeń. I od razu zmienię, wejdę do kabiny, zmienię ten ekwipunek. Przepraszam, dziękuję. Okej. Okay. Teraz mamy bliżej ten okręt. Ten Polakr, 166. Ale my mamy załadowane kartacze. Czekaj, co ona ma za załadowanie? Ma kule tylko. Teoretycznie sama mi wejdzie. Wejdziemy sami na bordaż. Mamy szansę, bo ona nie ma tego. Jak widzicie, ona nie ma... Ona nie miała tych, ja się nazywam, na zabijanie załogi. Więc tym bardziej myślę, że mamy wyższe szanse. I tak mam nadzieję, że żaden mi oficer nie zginie. To byłoby naprawdę super. Moi oficerzy są lepsi. To ci wam pomogę. Kto mi zginął? Nikt! Lol! Dobrze! Widzieliście 146 i jeszcze my ich wybijamy i nie mamy żadnych strat. Bajerosko. Okej, pójdziemy dalej. Czyli, przepraszam, walczymy dalej. Ja muszę pomóc moim, ale ja muszę się przybliżyć bardziej. No, tutaj niestety zostanie mi zabity. O kurde, zginęło mi więcej osób niż sobie spodziewałem. Nie jest dobrze. Już dwa oficerzy mi zginęli. Z mojej tej. Nie jest to dobrze. O, trochę wina i amunicji, bajerosko. Więc pewnie straciłem trochę załogi. Nie jest nam problemem. Żegnam. Perły. No jest mi nie są już potrzebne, bo... Zadanie z tym prawie już zostało zakończone z naszym przyjacielem, tym White Bear. Ale na razie jeszcze wam nie powiem, co trzeba z nią zrobić. Sami się dowiecie w międzyczasie. Na razie my sobie musimy pozbierać. O, ile map, kurde. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Puerto Rico, oczywiście zabieramy. I teraz sprawdźmy, czy mi się opłaca coś zmienić. Nie, mój okręt jest lepszy. No to dobra, nic.
Okej. Okay. Oczywiście zapiszę ponownie. No i pójdziemy dalej. Okej, okay. Mamy tam jeszcze Galeon i Ksewek. Kiedy widzieliście, mi zginęło kompletnie 20 osób z mojej oficerki. No szkoda, ale jak to wiecie, trzeba czasami poświęcać. Okej, okay, Galeon będzie o wiele cięższy. Dlatego, że jak wiecie, Galeon jest wolny, ale ma o wiele więcej załogi. Praktycznie dwóch na jednego. No, nawet troszeczkę więcej. I pytanie brzmi, czy chcemy z nim się bić? Nie mamy wiatru, ale możemy go pobijać i to mocno, o zanim on mi do mnie dojedzie. Patrzcie, co on ładuje na mnie. Bomby. Ciekawe. Ile masz teraz załogi? Znaczy, w ogóle go trafiliśmy? 240 o 246. Dobrze, nie jest aż tak źle, ale ja chciałem... Okej, okay, dostał. Ja chciałem bardziej pod bokiem, bo ma wtedy wyższe szanse na zatopienie go. Czyli pfu, co ja mówię o zatopieniu? Że po prostu go zranię. Widzicie, ci skurwisiny już mi szkodzili nawet żaglem. Więc oddam im to samą monetą. Okej. Okay. Już mi się wiatr polepszył, super. Mamy 114 kontra 208, już wybiliśmy im 40, nam wybili tylko od samego początku, no, prawie tyle samo. Czy, co ty ładujesz? A cały czas bomby na mnie wali. Oczywiście teraz strzelę jeszcze tyłem. I się to opłacam. Okej, ma już połowę załogi. Jeżeli ktoś się pyta, czego się kręci, mi się to bardzo opłaca, bo 142, super, już prawie już jest trupem. Teoretycznie za chwilę nie będzie mógł nic nawet ładować, więc... O ty w mordę. Okej, zobaczmy, czy coś zmieniło się. Ma kartacze, musi się pospieszyć. Okej, okay, ma 99 załogi. Jeszcze zwalnę go z tej strony. Dobra, chyba już jest mój. Zobaczmy. 73, no dobra. Powinniśmy już wygrać, to bez żadnego problemu. Dobra, dostał jeszcze ponownie, ma 45. Teraz tylko jedyna, co mi jest potrzebne, to jest jedynie wiatr, który niestety komplikuje całą tą sprawę. Okej, okay, jak widzieliście, nic nie dostałem. On już nie ma załogi, kompletnie. Ile masz już? Chyba z 10 osób. Nie, nawet mniej, 7. Zadajemy kule łańcuchowe. Tylko po to, żeby mu uszkodzić żagle, jeżeli by próbowałby spieprzyć. Jaką on ma prędkość? Przepraszam was. 1-0? Skąd? Ja nie wiem, skąd ten facet ma 1-0 prędkości. Ale ja chcę go dopaść. Tu. Uuuuh, jeszcze tego brakowało. Zaczęły mi działa wybuchać. Już teoretycznie nie ma w ogóle żagli, więc za chwilę będzie zmuszony na mnie jechać. Czekajcie, jestem jeszcze bliżej. Tutaj, bliżej. Słyszałem dźwięk wody, jakby ktoś rzucił minę. I mi się wydaje, że nasz znajomy hiszpański zrobił to, ale to nie wygląda na miny. Nie trafiłem go, albo żagle są tak przebite przez tekstury. Oczywiście mógłbym nawet zabrać ten okręt, ale moja pamięć pamięta, co tam będzie, więc
Nie będzie potrzeby. No. Kuźwa. Mam nareszcie. Abordaż. Powinni się poddać teoretycznie. O, nie chcecie się poddać? Bajerosko, bajerosko. Ah, dobra kawka. Okej. Zobaczę, czy mamy coś ciekawego, oprócz trochę... Już mamy znowu milion. Tutaj nic. Ja teraz będę trochę zbierał, bo... Nie ma miejsca. Trochę tego miał. Okej, idziemy dalej. Ja nawet Mary już nie daję amunicji, bo to chwilowo jest bez sensu tam, gdzie idziemy. Tutaj nie. Idziemy dalej. Kabina. Okej. Pal gumę. Nic ciekawego. Okej. O, mapa Kurakao. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mi jest ona bardzo potrzebna. Nie widzicie, atakując nawet patrole, dostajemy mapę, co możemy dokończyć nawet do tego zadania, które mieliśmy z mapami. Okej, oczywiście, zobaczmy, co mamy ciekawego. Jest lepszy ich okręt, ale niestety ja idę na prędkość, więc nie będę brał główien. Zastanawiam się, czy go nie zabrać na sprzedaż, ale nie zrobię tego. Z jednego tylko powodu, panowie. Patrzcie, nikt mi nie zginął. Zrobiliśmy całą flotę. No, prawie całą flotę. Zobaczmy, gdzie jest ten San Leonardo. Mógłbym teoretycznie go dopaść. Ale... Ja nie mam... Nie jestem w odcinku po to, żeby tylko po prostu płynąć dalej, więc... No i sobie zapiszemy, no i płyniemy dalej do Dominikana. Chyba, że pojadę do portu naprawić. Bo jeszcze muszę wymienić działa. Okej. Płyniemy, 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 płyniemy. Jej! Sorry, panowie, za komedię. Okej. Jesteśmy... Oczywiście do Cape Scott. I zanim panowie wejdziemy, ja wejdę do kabiny, muszę zostawić masę rzeczy. Też zrobię to u mojej cipce, ja będę musiał jej dać trochę amunicji znowu. Ona kurde to wpierdala naprawdę zbyt szybko. Dram zostawię, talizmany, te gówna, atlas, opened, nie. To trzeba przy sobie, są potrzebne. Mapy nie chcę, holy water mi nie są potrzebne, to nie, to nie. To mi nie jest potrzebne. To na razie trzymam, one są lekkie, ale mi będą potrzebne na o wiele później. To nie. Tak, i to resztę nie potrzebuję. Okej, teraz cipka. To zostawiam tobie. O, mogę tutaj załadować, super. 20 i jeszcze muszę ci dać trochę amunicji. Super, że ja to mogę w taki sposób, to mi troszeczkę ułatwiam. Teraz zapomniałem zawsze o klawiaturze. Okej. Jesteśmy gotowi chyba. Ile mam ciężaru? 93 kilo. No i oczywiście idziemy ten... Oczywiście zapiszemy, no i teraz wyjdziemy. Harbor. No i trzeba poszukać, gdzie jest schowany. Ja powiem prosto, że ja już to wiem, gdzie to jest. To jest taki mini podpucham. Naprawdę wystarczy iść na prawo. To jest taka mała grotka. Co tutaj jest wszystko schowane? Ja to pamiętam, bo to często to pamiętam, że z tym się, jak za pierwszym razem się bardzo bawiłem. Starczy się trochę podnieść. Tym bardziej, że w nocy jest ciężej. Nie martwcie się o to. Ja wam pokażę. To tutaj. Wiecie, jest to taka mała mała grota. To wystarczy, że tutaj podejdziemy i zabierzemy wszystkie te rzeczy. Niestety przez noc my za dużo nie widzimy. Ale powinno wystarczyć, żeby zdobyć Golden Chancellor.
Jak widzicie, jest masę skarbów. Ja zabiorę ten najważniejszy. A, perfekt, i nawet mógłbym ten. Okej. Okay. Teraz uwaga panowie, powiem to od razu. Jak widzicie, jest bug z Mary. I nie tylko, bo teraz będzie ktoś na nas czekał. Więc oczywiście zanim wejdziemy, ja zapiszę. Pokażę wam, o co chodzi, bo czekam, to będzie długie, lekko długie. A ja nie wiem, czy ja chcę to zrobić w tym odcinku, bo ja nie wiem, czy chyba już mieliśmy nawet 20... Nie, czy już mieliśmy 20 minut? Nie wiem, bo nie sprawdzałem. Okej, okay, zapiszę już tutaj. No i pokażę wam, o co chodzi. Tutaj powinien ktoś nam wyskoczyć, jeżeli ma pamięć mnie nie myli. Nie? Dlaczego pamiętam, że ktoś mi wyskoczy? Aha! A nie mówiłem? Mamy zamknięty, no i ktoś nam idzie do nas. Jeszcze z angielską flotą. Wiecie co? Ja na tą angielską flotę załaduję sobie shotguna. To czekamy, niech się trochę załaduje. Tam sobie trochę, możemy sobie chodzić tutaj z powrotem, zanim on nas dogoni. Ja sobie powiększę jasność, bo ja nie widzę. Tym bardziej jesteśmy w nocy w grze, więc to jest bardziej noc realistyczna. Może dla was na filmiku wygląda to troszeczkę inaczej. Ale wiecie, jak to jest. Widzicie, wszyscy się już ułożyli. Jeden stoi tutaj, jeden stoi tam. Ale po prostu walczyć z tymi wszystkimi to jest trochę oburzające. Dobra, czekamy dalej. Jakby chcemy być blisko ich, bo oni... Widzicie, że oni nie mają shotguna. Czyli muszkietów, sorry. Więc nasze szanse... Okej, okay, jest jeden z muszkietem. Pomyłka. Ale powinno być wystarczająco easy, więc... Don't worry, be ruski man. Sorry, zanucenie. Ja troszeczkę dla Beki to sobie też robię. Okej, okay. Przy jednym wystarczy... Czy przy tym, o, na przykład. I jak widzicie, tutaj ten. No i tak jak powiedziałem, to jest surprise, madafaka. Niech podejdzie, niech podejdą. Nie ma sensu. Cipka, strzelaj, no! Ja tutaj wezmę potion. Pomogę jej. I ja lekko spierdalam. Tylko z powodu, że ja nie mam ammo. Kurwa, dostałem. Żeby tylko cipka przeżyła. Oczywiście się napi... Co ty mi atakujesz cipkę, skurryzynie? Zabiję go. Cipka się leczy. Okej, okay, teraz powinien... Nie trafiłeś mnie, co? Okej, okay, ja mam Loa. Dostała cipka, ale tam nie jest to problemem. 400 punktów życia, ale... On będzie się ładował cały czas i będzie wam uciekał, więc trzeba i trochę się bawić. A nie trafiłem go! Ten dźwięk. Jeszcze jeden jest oficer. Okej, cipko! Idź jeszcze na tego drugiego. Nie wiem, gdzie on jest. Nie widzę go. Jeszcze jedna potion. A tu jest gówniarz. Musicie go najlepiej zablokować. Żegnam. Idioci. Kurde, nie cierpię takich zasadzek. Dobra, ale się udało. Zdobyliśmy wszystko. Ale już praktycznie mamy wszystko. Nie wiem, czy musimy wrócić teraz do tego. Na razie zapiszemy, bo nie wiem, czy jeszcze jest okręt do rozwalenia. No i płyniemy. Sprawdźmy, czy są jakieś okręty. Nie.
Okej, ja pojadę na Antiqua, tylko żeby sprawdzić, czy mamy coś ten, czy jeszcze musimy wrócić teraz do... na Kubę. I tak jak widzieliście, niezły zarobek mieliśmy. Niestety też muszę polepszyć trochę załóg. Zobaczmy jak tam... A propos z tymi... Muszę je trochę polepszyć na fight. Resztę są naprawdę dobrze uzbrojeni. Nawet wydziała, więc jest gips, git. Jak git produkcja. Okej. Okay. Idziemy oczywiście do rezydencji. Ja go, nie wiem, czy ja muszę go poinformować o tym. Znaczy, jaki wypadek sprawdzę to. Nie. Okej. Okay. No to możemy sobie wrócić na Kubę bez żadnego problemu. Okej. Okay. A skoro jesteśmy... Okej... Okay. Jak widzicie, kurde, niezły zarobek można mieć za ten, ale ja na razie nie będę. Hourglass mi będzie potrzebny, odkupię. Parady Kirless. 20% mniejszy, 50% do charyzmy powiększa, ale ja tego już nie potrzebuję. Chyba, że to jeden z oficerów mu się przyda, więc kupię. Nie jest to drogie. Dam jednemu z mojej oficerki. Jeżeli ktoś będzie potrzebował. No i zmykamy na okręt. Okej, okay. Zapiszemy. No i płyniemy na Kubę. Jeżeli zdążę w tym odcinku. Okej, okay, więc tak. Niedaleko. Mamy już wszystko, więc teoretycznie mamy już wszystko załatwione. 44 pateki. Nie wiem dlaczego się powiększyło. Powinniśmy płacić mniej. Za więcej osób. Chyba, że dlatego są lepiej wyszkoleni. Wiecie, że czym lepsza załoga, tym drożej. No ale tam 4000 więcej to mi nawet nie przeszkadza, bo ja mogę sobie po prostu w każdym momencie wydawać jakiś okręt i szybko sobie sprzedać i odzyskać szybko pieniądze. Na przykład, nie wiem, zaatakuję jakąś flotę tak jak wcześniej i jest po prostu git. Okej. Powiem wam od razu, panowie, że... Zaraz sobie sprawdzę, bo ja nie wiem, ile mamy timingu, więc... Jeżeli pozwolicie, to ja na chwileczkę zakończę rejestrację. Jak będziemy w tym, wam zobaczę, czy nie minęło pół godziny. Bo jeżeli już są te pół godziny... O! Nawet mnie nie widzą, lol. I od razu zobaczymy, czy ten... Czy po prostu są pół godziny, jak tylko z nim porozmawiamy. Wracamy do house. I trzeba z nim porozmawiać. Okej. No. I zobaczymy się jutro. Okej, okay, no to ja zaraz, panowie, do was wracam. Na wszelki wypadek zapiszę, że się gra nie skraszowała. I zaraz do was wracam. Jestem, panowie, ale powiem wam, że już minęło 30 minut, więc ja postanowiłem zakończyć tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się wam się podobał, nie bolał. W następnym odcinku dowiecie się, kto to jestem, Padre Vincento i tak dalej, nie będę wam spoilerował. No i dziękuję za uwagę, no i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemanko!